Elo. No. No. Film jest. I w ogóle. Jakby co? W sensie. Pierwsze co? To, że ten film. Ja to tym chyba będę. Planszę sobie muszę taką zrobić w Paincie. Że ten film jest. Bo ja. O, czekajcie chwilę. Skinsmonkey to strona do wymienienia swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek do cen skinów. Możesz wejść już dziś z kodem Dzony, dostać 35% do doładowania, znajpić floaty, różnego rodzaju crafty, bądź inne ciekawe itemy, które na przykład są źle wycenione na stronie. Korzystaj już dziś, pamiętaj o tym. Jeszcze chwila. I ten film mógłby być prowadzony w taki sposób i nie ma z tym żadnego kłopotu. Naprawdę nie ma żadnego kłopotu. I mógłby być dynamiczny, fajny, elegancki, energiczny. Ale kurwa. Po co? Tak szczerze. To jest. Po co? Mi się nie chce. Czy to trzeba kurwa myśleć? A tak to im mniej słów mówisz na minutę, tym więcej masz czasu na zastanawianie się, jakie jest kolejne. No. I ja nie muszę wtedy mieć pary w mózgu, a wy możecie se puścić razy dwa i też jest git. I zajebiście. No. No to tak. Lud Boży zastanawia się nad tym, czy skrzynka jutro, ta, zrobi tak jak dziś, czy nie. Więc po pierwsze, to moja pierwsza rzecz. Załóżmy taką sytuację. Jesteś sobie człowiekiem, jakiś tam człowiek jesteś. I patrzysz rano, mówisz: Ula Boga, kurwa, ale tania skrzynka, ja pierdolę. Coś tego typu, czy nie wiem, coś tego typu. No i bierzesz tę skrzynkę tam, pyk, pyk, cyk, myk, kęs, nyk, kęs, coś tam, kurwa, essa, sito, i se kupujesz. Płacisz za nią powiedzmy 3 pieniądze polskie. No i w starym systemie to. Takie osoby, które kupowały ją rano, by teraz uznawały: Ja pierdolę, ile pieniędzy, o kurwa, go sprzedaję, nie? Tak by było dokładnie. A teraz tak nie mogą. No i teraz wy, co jest w ogóle na pańcie? Aha, no i fajnie. Se to wezmę tak. I teraz jesteśmy w takim systemie, w którym mamy niską cenę, która rośnie, 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 rośnie. Potem wlatuje dopiero kolejna podaż przedmiotów na następny dzień. Cena jebut rośnie, 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 rośnie. Cena jebut rośnie, 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 rośnie. Cena jebut, aż w pewnym momencie robi się sytuacja buffa, kiedy to w ogóle nie wpływa, bo itemów jest tak dużo, że to cena głównie gra rolę. To jest system, w którym znaleźliśmy się, w mojej opinii, aktualnie na skrzyni galerii. Tak uważam, że to w ten sposób wygląda. Wobec tego, jeżeli jesteśmy w takim systemie, no to sądzę, iż normalnym i rzeczowym jest uważać, bo to nie jest wcale tak, że osoby, które dzisiaj kupują te skrzynki, są czegokolwiek nieświadome. Zauważcie to. Wszystkie osoby, które dzisiaj biorą udział w tym handlu, są tego świadome. To, co oni aktualnie robią, na przykład ten zjeb, co zrobił to teraz, on myśli tak: lepiej mi, ja se chcę kurwa otworzyć skrzynkę. Ja mam wyjebane w to, ile ona kosztuje na przepustce. Nie będę wydawał 60 zł na przepustkę, tylko dlatego, że chcę sobie otworzyć skrzynkę. A to, co robi ten chłop, to jest już: ja pierdolę, to by trzeba było grę odpalić. Pojebane. Czajcie, o co chodzi. Albo ma najebane w bani, nie wiem. Coś ma kurwa nie tak. Tak samo. Kolejny. Ludzie mają coś na zasadzie, że po co kupować przepustkę i grać jakieś rankedy, kurwa, starać się rankedy BTW, kurwa, MMy się mówi, lolowy, kurwa, zjebie. Po co ja mam się starać, robić coś, jak ja sobie mogę, ja sobie chcę otworzyć skrzynkę i tak dalej. No ale wydaje mi się, że jednak uczestnicy tego handlu są świadomi tej sytuacji. I uważam, że skoro są świadomi tej sytuacji, w której biorą udział, i jakby oni, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że są jebani na kasę. Jakby mam taką nadzieję, że to nie jest tak, że ten gość mówi: ja pierdolę, ale kurwa podrożało, o kurwa, zaraz tak podrożeje, ja pierdolę, ale se flipnę. No bo mam nadzieję, że ten człowiek, który
wydał te nieszczęsne 550 zł i 25 jeszcze, no jest świadomy bycia jebanym aktualnie. I 550? Dobrze powiedziałem. A kurwa, zna się matematykę. A no właśnie. No to nawet więcej trochę, nie? 575? A kurwa, coś tam. Ale no, to ten, to. I wobec tego, że uważam, iż oni znają sobie sprawę z tego, co się dzieje aktualnie, uważam też, iż jutro, to nie jest tak, że jutro przyjdzie dzień, to jest przynajmniej moja opinia, i nagle ci wszyscy ludzie powiedzą tak: Pikachu Face i aha, to skrzynki nie powinny być po 16 zł? Ale jak to? Jak to skrzynki nie powinny być po 16 zł? Co ty mówisz? Tylko ja uważam, że jutro przyjdą osoby, które powiedzą: no dobra, ja sobie chcę kupić skrzynkę na opening. Pierdoli mnie to wszystko. I jak przyjdą te osoby, żeby sobie kupić skrzynkę na opening, to na przykład kupią ją za 9 zł. Albo coś takiego. I potem uważam, że na przykład po kurwa jutrze, tak się mówi w języku polskim, dokładnie tak. Przyjdą kolejne osoby i one powiedzą: a to ja se kupię tę skrzynkę za 6 zł. A potem ktoś przyjdzie i powie: a ja se kupię za 5 zł. A potem przyjdzie ktoś i powie: a ja kurwa za 4,5. I tak będzie. I to jest według mnie cykl tego. Ewentualnie będzie tak, że dzisiaj będzie 16, jutro będzie 12, potem będzie 11 i będzie spadało ten schodkowo, nie? Się tak, się nie tak spierdoli, tylko po prostu elegancko. I dopiero za tydzień będą ci, co dzisiaj kupowali na tym samym dołku, i oni wtedy powiedzą: byle być na zero, byle być na zero, nie? I oni jakby wezmą i dopierdolą to wszystko na samo dno. A w ten sposób. Nie rozumiem zdziwienia, tak powiem, bo sądzę, iż ten system jest całkiem czytelny. W sensie ten system jest dosłownie nastawiony po to, on jest tak zrobiony, on jest tak skonstruowany, żeby coś rosło, 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 a potem się spierdalało w jednym momencie. Ciekawe, czy gdzieś istnieje taki system w CS-ie. Ciekawe, czy istnieje jakiś cykliczny system w CS-ie, który funkcjonuje w takich ramach, że coś rośnie, rośnie, rośnie i potem w ciągu jednego dnia się spierdala, a potem przez kolejny, na przykład tydzień, rośnie, 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 aż do tego samego dnia i w nim się spierdala. No nie jestem w stanie wymyślić żadnego takiego systemu w CS-ie. I dla mnie osoby, które są zszokowane tym, że ta skrzynka rośnie, to jest trochę tak, jakby być zszokowanym tym, że na przykład Dreams and Nightmares spadła w środę. No pojebane kurwa, że spadła w środę. Jak to jest możliwe? Jak to jest zrobione, Galileo? Nowy odcinek nagrywajcie, bo trzeba wyjaśnić chyba. Skrzynka w środę spadła. Nowość kurwa na rejonie. Nie było o tym informacji nigdzie. Trzeba było nową gazetę kupić. Teleekspres kurwa zobaczyć. W wiadomościach o tym powiedzieć. Ale Dzon nagrywa co tydzień. A wiecie dlaczego? Bo to są darmowe pieniądze. Dlatego właśnie tak trzeba. Ale to już tak, tyle. No. To niezły wam wykład zrobiłem, co? W ogóle kurwa, to są jakieś wykłady debilologii.